sakramentalnej jedności z Kościołem. Witam także przybyłych kapłanów, którzy spółką celebrują tę najświętszą ofiarę eucharystyczną. Drodzy bracia, czy przychodzicie przed Boga, przed przeora i przed bracia i prosicie w imię Bożej miłości o przyjęcie do zakonu w tej poszczególnej? Czy chcecie zostać sługami zakonu na zawsze? Chcemy. Bracia, prosicie o wielką rzecz, widząc tylko zewnętrzne poznanie naszego zakonu. Widzicie piękne płaszcze, dobre jedzenie i picie i myślicie, że was też to spotka. Jedźcie jednak po ciężkich zadaniach, które kryją się w tym. Naszą misją jest nieść posłanie Jezusa potrzebującym i być sługą zakonu zawsze i wszędzie. Decydujcie teraz, drodzy bracia, czy przyjmujecie te warunki. Przyjmujemy. Bracia, nie powinniście prosić o przyjęcie do zakonu w pogoni za dobrami i bogactwem, ani honorami. Powinniście prosić z trzech powodów. Aby stanąć ponad i walczyć z grzechami tego świata, aby pracować w imię Bożym, aby pracować dla polepszenia świata. Wszystko to pomoże zbawić wasze dusze. Takie powinny być wasze powody przystąpienia do zakonu. Czy wyrażacie wolę, aby do końca waszych dni być sługami zakonu? Tak, proszę. Zważcie zatem na święte słowa Boga i niech wasze odpowiedzi wypływają prosto z serca.
Pamiętajcie dobrze, bracia. Czy przysięgacie po krew swych dni być sługami zakonu? Przysięgam. Czy przysięgacie przed Bogiem, że ze wszystką mocą i siłą będziecie działali na rzecz zachowania Królestwa Bożego i Jego przesłania na ziemi? Przysięgam. Czy przysięgacie, że nigdy nie opuścicie za Boga i Maryi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię wszystkich braci i sióstr świątyni? Przyjmujemy Was i dajemy Wam wszystkie prawa naszego zakonu, które były nam dane od początku i będą dane aż do końca dni. Dajemy je Wam i damy je tym, których przyprowadzicie do nas, jeśli okażą się godni. Wy również dajcie nam wszystko, co dotąd osiągnęliście i co dopiero osiągniecie. Mimo, że w zamian możemy Wam zapewnić tylko chleb i wodę oraz skromne odzienie. Tak oto, jako wielki przeor generalny zakonu rycerzy Chrystusa i świątyni jerozolimskiej, mocą nadanej mi władzy, przyjmuję Was jako braci świątyni. Przyjmijcie teraz krzyże i płaszcze. Sic est in nomine Dei.